witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, kirisek sterby, Corydora sterby. Kiriski sterby nie tylko ożywiają dolne warstwy akwarium, no i są również doskonałymi sanitariuszami, oczyszczającymi podłoże od resztek spadającego na dno pokarmu. To jest kolejna z najbardziej popularnych rybek z rodziny Corydorasów. Spokojną podstawą, ciekawym zachowaniem gatunek ten zyskał ogromną popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Kiriski sterby pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują bagna i rozlewiska, wolno płynące do rzeki Rio Guaporte i Mato Grosso, Brazylii i Boliwii. Po raz pierwszy gatunek opisał Knack w 1962 roku. Kiriski sterby są rybuchami lawicowymi, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6 do 8 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie rybki nie tylko prezentują się ciekawiej, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Są przystosowane do przeżycia w wodach ubogich tlenu. Tak samo jak inne korydorasy, wyposażone w dodatkowy narząd oddechowy, dzięki temu mogą oddychać powietrzem atmosferycznym. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc w akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Dorastają do 5-6 cm, płodność osiągają w wieku od 14 do 16 miesięcy, żyją od 4 do 5 lat. Kiriski sterby mają typowy dla korydorasu kształt ciała. Na głowie mają jasne, małe punkciki na ciemnobrązowym lub szarym tle, tworzące perlowy wzór. Na tułowiu pletwach przechodzą w ciemne, poziome pasy na jasnym tle. W okolicy głowy plamki rozrzucone chaotycznie, a bliżej ogona tworzą 4 równe linie. Pletwy grzbietowa, odbytowa, ogonowa, usiane rzędami plamek. Pletwy pierściowe i brzuszne są pomarańczowe. Promienie płetw perściowych złociste. Otwór gębowy w położeniu dolnym z 3 parami wąsików. Nie posiadają łusek, a ich ciało pokryte 2 rzędami płytek kostnych. Rozróżnienie płciów dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są grubsze i szersze od samców. Dobrze to widać, patrząc na ryby z góry. Kiriski sterby preferują akwaria z gęstą roślinnością, licznymi krajewkami i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Potrzebna filtracja i aeracja wody, ale bez silnych prądów, z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-26, pH od 6 do 7,5, pH od 3 do 12. W naturalnym środowisku kiriski odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Można również karmić pokarmami mrożonymi i suchymi. Warto zapamiętać, że jeśli decydujemy się na pokarmy suche, to kupujemy tylko dla korydorasu. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Kiriski idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać z wolnymi, łagodnymi rybkami, np. żyworodkami, innymi kiriskami, skalarami, neonami, kardynalami, pyszczekami. Nie poleca się natomiast trzymać ich z wielonkami, rybami drapeżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie kirisków sterby jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Ważne, żeby podstawa akwarium była szeroka, bardziej przypominająca kwadrat niż wąski prostokąt. Zaleca się rozmnażać przewagą samców na jedną samiczkę 2-3 samców. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnożeniu w tych samych proporcjach.
Podloże nieobowiązkowe. Nawet bez podloża uzyskamy lepszy efekt. Do akwarium wkładamy filtr. Potrzebna jest dobra filtracja, aeracja wody. Przed planowanym tarłem rodziców rozdzielamy, trzymamy osobno około 2 tygodni i częściej karmimy żywymi pokarmami. Podmieniamy wodę nawet do 50% na świeżą. Bodźcem do tarła, jak i w przypadku wszystkich kieryskowatych, służy obniżenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy przy niższym ciśnieniu atmosferycznym. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy trochę żywego rurecznika, żeby rybki nie zjadały ikr. Tarło dość nietypowe. Najpierw samce gonią samiczkę. Później samiczka podpływa do samca, nabiera w usta nasienie, odkładając jednocześnie kilka ziarenek ikry, które trzyma pletwami. Następnie odnajduje miejsce, smaruje jajka nasieniem i przykleja do szyby lub do substratu. Zachęcam do obejrzenia filmiku Kirisek sterby tarlu. Cały proces powtarza się kilkakrotnie. Podczas tarla samica składa około 200 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy blankiet metalowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Ikra jest wrażliwa na infekcje grzybicze. Ikrę należy codziennie sprawdzać i usuwać każde zepsute ziarenko. Wylęk zależy od temperatury wody. Zazwyczaj to trwa od 3 do 5 dni. Pokarm startowy Artemia. Jak na rybek podrośnie, można stopniowo przestawiać się na drobny rurecznik. Na rybek rośnie szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, który pokazuje, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.